Co to dużo gadać, jaki kraj, taki Spider-Man? Jednak czy to miasto zasługuje na takiego bohatera? Na to pytanie odpowiemy sobie już dziś, a pomoże nam w tym firma Kazi. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z mocnym Chińczykiem. Chociaż patrząc na tego Gringoblina to wygląda jak trochę Arab, ale zobaczymy, moi drodzy. 112 elementów, numer 87001, tak jakby ktoś wierzył, że to są prawdziwe numery. Firma Kazi, z firmą Kazi już się spotykaliśmy i zła nie była, raczej w tą dobrą stronę, ale moje palce do dzisiaj pamiętają ten ból ze złączania tych klocków, moi drodzy. Angielskie oraz chińskie napisy. Kupiłem ten zestaw, jak wiecie, w holu nad morzem, z nadmorskiego holu on pochodzi. Moi drodzy, mam tu dystrybutora na Polskę i kom. 8 zł za to dałem w takim małym nadmorskim sklepiku. 6 lat plus, moi drodzy. No i cóż, z czym to się je? Czym tym się w ogóle da bawić? Jak to wygląda? I czy najważniejsze pytanie, jakie tutaj na tym kanale co tydzień, a właściwie dwa razy w tygodniu często stwarzam, czy to w ogóle fajne, czy tym w ogóle da się bawić, czy to bawialne, czy to można stworzyć sensowną alternatywę do Lego? O tym się zaraz przekonamy. Karton jakościowo całkiem okej. Okay. Instrukcja, czy ja muszę komentować takie instrukcje naprawdę? Ile to już filmików na tym kanale? Chyba jesteście tu pierwszy raz, to was zapraszam do klikania subskrypcji wraz z dzwonem, bo trafiliście na bardzo fajny kanał. Ale jeżeli mnie znacie więcej niż jeden odcinek, no to musicie mnie nawet znać. Czyli jeżeli widzicie taką instrukcję, to czy to was serio zachęca? Ej, serio! Czy to wystarczyło złożyć i tu włożyć? Karton nie jest zniszczony w żaden sposób. Ten Chińczyk celowo musiał chyba to zmiąć i tu rzucić do środka, no bo nie wierzę, że było inaczej. No moi drodzy, wielki, przeogromny minus na starcie, no bo co tu dużo gadać i jak to skomentować, nie wiem. A szkoda, bo instrukcja jest całkiem duża, całkiem fajna i całkiem czytelna, co w przypadku Chińczyków jest skrajnością, skrajnie rzadkim przypadkiem. Grafika trochę dziwna. Widzę już, że powinno tu być kilka elementów dedykowanych dla Kazi, bo nie ma ich z Lego. Na przykład tu spójrzcie, jak fajnie jest to budowane, że faktycznie te elementy są nie tylko wyblakłe, ale i bardziej takie jak duszki, bardziej przezroczyste, więc nie tylko czarno-białe i naprawdę instrukcja wygląda na całkiem w porządku, całkiem fajną. A jak wyglądają figurki? A figurki wyglądają tak, że po nich już moje palce mają dość, spójrzcie. Już mi się pojawiają odciski, już mnie bolą paluchy, mówię to poważnie i aż się odechciewa budować głównego zestawu w momencie, gdy palce bolą po samym złączaniu chipków. Przy czym mów chipki, które składa się strasznie ciężko, na przykład ta ręka chodzi mu luźno i w ogóle patrzcie, ona wręcz w ogóle bardzo łatwo wychodzi. Bardzo łatwo wychodzi, chodzi zbyt luźno, ta chodzi w miarę nawet zbyt ciężko trochę. Klata niby fajna, co to jest w ogóle? To nawet nie jest sześciopak, to jest stupak! On ma normalnie stupak! Moi drodzy, stupak, no to jest bohater, na jakiego miasto zasługuje. Nie, na drugi widać jednak jest koślawy, momentami niedodrukowany. Ta klata, nie wiem co ma symbolizować, to ma jakiś t-shirt taki ma być, czy co, nie wiem. Miejscami jakby farby brakło. No nie prezentuje się to zbyt, moi drodzy, ciekawie. Nogi chodzą, powiedzmy, w miarę okej. Okay. Fryzurka, rzekłbym mu non-stop spada. Wyraz buzi, no to ja muszę to komentować. On sam cierpi, on po prostu cierpi. On się pyta, czemu żeście mnie stworzyli i w ogóle jego boli chyba samo istnienie. Nie, moi drodzy, jego boli samoistnienie. Fryzurka to jest taka guma mocna i ona, tak jak mówię, średnio się moim zdaniem trzyma, albo ja cały czas nie mogę trafić, ale naprawdę długo tego szukałem miejsca i nie mogę znaleźć. No nie, to jakiś w ogóle emo goblin, nie wiem co to jest, Tokyo Hotel się nasłuchał, ty co? A, wy możecie być zbyt młodzi i nie znać Tokyo Hotel, no dobra. Spider-Man natomiast, okej, okay, nóżki chodzą zdecydowanie zbyt lekko. On się akurat montował prosto, ale to ma swoją cenę, bo chodzi zbyt prosto. Głowa to w ogóle, mam wrażenie, że paluszkiem mógłby ją obracać. Natomiast jej kształt na pewno jest ciekawy. Natomiast czy ta farba zeszła pod moimi paluchami, czy... No, czekajcie chwilę, nie pod paluchami, ale mam wrażenie, że ta farba jakby tu miejscami też była niedodrukowana. Wygląda on...
No zabawnie, nawet takiego Spidermana się nie do końca przestraszył. W sensie, nie wiem, jakoś tak karykaturalnie ta zbyt normalna głowa wygląda w stosunku do tej. Szczególnie, że gdy je sobie zestawimy, no to moim zdaniem troszkę się to gryzie, bo gdyby wszyscy mieli takie głowy, jeszcze mogłoby być inaczej. Nie mówię, że wyglądają dobrze, mówię, widać tu wielkie braki też w nadruku, jakby farby troszkę oszczędzano czy coś. Tutaj jakieś też plastiki wystają. No nie jest, moi drodzy, jeżeli chodzi o same figurasy, zbyt dobrze. Klocki tej sytuacji raczej nie uratują. Wiecie co, ja może poza kamerą zrobię ten build, bo ja czuję, że to potrwa, wybaczcie mi z tymi klockami. Odciski będą niemiłosierne, ja czuję, że to potrwa. Zbuduję to poza kadrem, ale nie, chodźcie, zaraz do was wracam. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, spodziewałem się tragedii, spodziewałem się bólu palców i bardzo słabej jakości, czegoś, czym nie da się do końca bawić. I powiem wam szczerze, że Kazi kompletnie mnie na tym polu nie zawiodło, moi drodzy. Odciski mi już mocno zeszły, ale ból palca mam tak wielki i jednego kciuka i drugiego, że naprawdę mam dość po prostu bawienia się tymi... Bawienia się! Grube słowo, naprawdę grube słowo. Tymi klockami, moi drodzy, naprawdę jest źle. Nie buduje się tego absolutnie przyjemnie. Paluchy bolą kosmicznie wręcz. Wiele klocków musimy dociskać naprawdę na stole z całych sił, całą swoją masą wręcz napierając na te klocki, a i tak, tak jak na przykład tu, o też dobra, to w miarę poszło, nie do końca chcą się docisnąć, moi drodzy, nie do końca chcą się docisnąć. Był moment, że niestety jeden klocek, który źle przytwierdziłem i naprawdę musiałem takim śrubokręcikiem, bo separator z Lego nie ma opcji, serio. Nie ma opcji, musiałem śrubokręcikiem wyważać wręcz ten klocek, moi drodzy. By zdać wam w ogóle relację, jaką mamy jakość, to patrzcie, ja podnoszę tę zabawkę, tak jest. Ja nie wiem, czy to specjalny zabieg, czy nie, ale no, jak sobie wyobrażacie zabawę czymś takim? Bo, moi drodzy, no ja średnio, bo on będzie latał tak i to jest w ogóle pierwsze kłamstwo, bo już na opakowaniu wskazane, że to się trzyma prosto. By to się trzymało prosto, trzeba by cały czas tutaj paluchami to trzymać i też uważać, bo to się wywija po prostu, jakbyście wzięli, wiecie, nitkę spaghetti, chcieli trzymać w ręku prosto jedną ręką. No nie da się po prostu, to się wywija, to kompletnie nie trzyma tych klocków. Klocki jakościowo są ok, żeby nie było w sensie twarde, że jak na nie staniemy, to prędzej złamiemy nogę niż tego klocka, ale tu się, moi drodzy, jak widzicie, na przykład Hipek trzyma go słabo i tak dalej. Natomiast co z tego, jak na przykład takie rzeczy nam się tutaj dzieją? To w ogóle przede wszystkim został zastosowany zły klocek. Super. Ledwo, moi drodzy, kurde, idzie to podłączać, a niektóre elementy chodzą lekko. No właśnie, w dwóch czy trzech przypadkach miałem taki motyw, tak jak tu, że wystarczy, patrzcie, tu wystarczy lekko trypnąć palcem, klocek nam odpada. W jego, w Spidermana wozie było tak, że tutaj ten jeden klocek również się kompletnie nie trzymał innych klocków. Na szczęście tam w tym przypadku zostało to przykryte innymi klockami i jakoś się to trzyma. Ale tu, no jak widzicie, się nie trzyma kompletnie i na przykład ten klocek odchodzi bez większego wkładu siły. Inne natomiast praktycznie nie ruszymy. No moi drodzy, nie jest zbyt dobrze. Te się, mówię, w ogóle nie trzymają. Tu widzę, że w ogóle zamontowałem to źle, ale to chyba nie jest duża strata. No widzicie, tutaj chciałem wyciągnąć całą antenkę, wyciągło się z klocem. No i tak, moi drodzy, jest z tymi klockami. Wygląda to niezbyt dobrze. Tak jak już mówiłem, ten gość bardziej wygląda na jakiegoś islamskiego rewolucjonistę niż Green Goblina. No jakiś granat w ręku, ok, jeszcze jeden zapasowy widzę teraz, mógłby być. Także moi drodzy, pojazd w ogóle też nie wygląda za specjalnie, ale no jakość klocków tu widzicie. Z pojazdem Spidermana może jest minimalnie, może o ciupinkę lepiej. Mam tu też emblemat w ogóle Spidermana, który chyba jest najlepszym nadrukiem w całej tej konstrukcji. Natomiast Spiderman oczywiście tutaj, no, głowa wychodzi, a nie Hipol. Nie ma żadnego fotela, no konstrukcyjnie koło jeszcze właśnie odpadło teraz na waszych oczach. No, i to jest, moi drodzy, pokaz, jak te klocki działają. Jedne się trzymają zbyt luźno, odpadają same, drugie po prostu trzymają się zbyt mocno. Tutaj na przykład, o, teraz odeszło to i patrzcie, akurat dobra, zły przykład. Kurde, te koła odpadają. Jak widzicie, zabawka jest praktycznie niebawialna. Samolot Spidermana jest minimalnie lepszy niż tamten, ale też konstrukcyjnie i wyglądowo to przypomina konstrukcję 3-latka, nie oszukujmy się. Ale klocki to jest po prostu, uważam, no, porażka. Na szczęście ja dałem za to 8 zł, więc tyle za troszkę śmiechu, a nawet kupę śmiechu, myślę, że jestem w stanie wydać, stać mnie. Ale moi drodzy, no gdybym wydał za to 20 zł, jak pewnie w szczycie sezonu nad morzem by to kosztowało, to ja bym naprawdę teraz tu siedział przy was i płakał normalnie, a wy byście pierwszy raz na wizji mieli płaczącego klocko
WTF kloca. Pierwszy raz byście mieli taką osobę na wizji. No nie jest dobrze, dodatkowo na przykład kolory też się różnią. Spójrzcie, tutaj ten szary różni się od tego szarego. To też nie prezentuje się zbyt dobrze. Czy jest cokolwiek tutaj, co w tych klockach Kazi prezentuje się dobrze? Myślę, że byłaby to twardość kloca, bo tak jak mówię, byście chcieli jakieś level 4, albo nie chodzić do szkoły, nadeptujecie i macie kontuzję na kilka lat. No i palce, palce. Naprawdę, ja wczoraj skręciłem dwie szafy z Ikei rękami i śrubokrętem gołym bez wkrętarki, bolą mniej ręce niż po zbudowaniu tego czegoś. No więcej plusów to, moi drodzy, nie widzę, naprawdę. Absolutnie nie ma tu dobrych rzeczy. Wygląd hipków po prostu co do zasady zły, ale pal licho. Jakość klocków no bardzo, bardzo, bardzo licha. Konstrukcyjnie też nie powala. Nie widzę tu żadnych większych plusów. Myślę, że oczywiście na zachętę dałbym Kaziom 3 na 10, bo były gorsze klocki, były gorsze. Ale przypuszczam, że bym się chwilę dłużej z tym pobawił, to by mi się też rozleciało w rękach i dużo więcej by z tego nie było. Sam samolot był w recenzji, gdyby się trzymały koła, dostałby oczko więcej, ale nie jest sam samolot i odpadają koła, moi drodzy. Także Kazi osobiście polecam unikać. Nie ma tu praktycznie nic dobrego, chyba że macie je za 8 zł, chcecie się pośmiać. Ale bierzcie pod uwagę, że kupując każde Kazi, a to są moje drugie Kazi, po prostu kupujecie kawał chińskiego śmiechu. Śmiech w pudełku, a nie fajne klocki do zabawy. Nawet w miejscowościach nadmorskich bym odradził, nawet na wakacjach, nawet gdybyście mieli to tam zostawić, po prostu te zabawki przez swą ułomność, odpadanie części spowodują u was więcej frustracji chyba niż zabawy, no chyba że chcecie klocki wywalić i zostawić sobie same hipki, które również są za specjalne, na przykład właśnie obczaiłem w ogóle, że temu praktycznie się dłoń nie obraca, nie ma takiej opcji, no chyba że dla samych hipków, no to wtedy beka gwarantowana mocno. Moi drodzy, na tym kanale bywały dobre klocki, bywały słabe klocki, dlatego zapraszam was teraz na jeden dobry film i zapraszam was na jeden słaby film, ale przede wszystkim zapraszam was na kliknięcie subskrypcji, która dostarczy wam kupę śmiechu również w przyszłości. Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, widzimy się wkrótce. Bye!